Cześć moi drodzy, to jest Maciej, to jest kanał Dobra Pamięć. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam kolejnego szota z naszej sesji efektywnej nauki z Karoliną. Tym razem przyjrzymy się, jak zamienić taki streszczony tekst do nauki na skojarzenia, które z wielką radością nasz mózg przyklei do sieci pamięciowej, tak, żeby to był trwały obraz, który nam się zapisze na długi, długi, długi czas. OK, i teraz tak, przechodzimy do przykładów, żeby nie tracić czasu. Wziąłem tutaj pod lupę kilka takich wybranych skojarzeń, które z Karoliną przerabialiśmy i między innymi był tam Arystoteles. Ja spytałem Karolinę, Karolina, kto ci się kojarzy z Arystotelesem? No i tak myśleliśmy, myśleliśmy, ja podpowiadałem, że może ktoś, kto ma na imię Arkadiusz na przykład. To jest taki podobny człon, nie? Ale potem uznaliśmy, że Arysto jest podobne do Arystokraty. To jest ten sam właściwie przedrostek, nie? I Wykorzystaliśmy arystokratę, kogoś, kto nam się kojarzy z arystokratą. Poszliśmy takim łańcuszkiem, okej, okay, arystokrata, ale żeby to nie było generyczne, że jakiś tam arystokrata, no to konkretny arystokrata. No i Karolina pomyślała: o, baron z Wiedźmina, to mi się kojarzy z arystokratą. Wzięliśmy postać z gry, z gry wideo, tak, i okazało się, że baron z Wiedźmina świetnie przypomina Karolinę o arystokracie, czyli jaki był łańcuszek? Kto mi się kojarzy z Arystotelesem? Hmm, arystokrata. I teraz, kto mi się kojarzy z arystokratą? Baron z Wiedźmina. Dochodzimy do momentu, w którym skojarzenie jest bardzo konkretne i związane z naszym doświadczeniem po takim generycznym łańcuszku. Kto z Arystotelesem, kto z arystokratą, Baron z Wiedźmina. No nie na takiej zasadzie. Jedno jaskółka wiosn nie czyni, to jest przysłowie, które według mnie odtworzy się nam z głowy po dwóch słowach. Jaskółka wiosna z wiosną. Dla mnie to jest takie oczywiste. Robert Biedroń, który jest związany z partią wiosna. Więc dla mnie to jest już bardzo, bardzo takie ciekawe skojarzenie dla mózgu, bo Robert Biedroń jest osobowością bardzo ciekawą, e, taką barwną i świetnie mi się przyklei do pamięci. I też jest bardzo takim konkretnym. Konkretną postacią, tak powinienem powiedzieć, i bardzo lubię dążyć do tego, żeby skojarzenia zamieniać na formę postaci, bo one są najbardziej dynamiczne, najszybciej nam podpowiadają, jaki tam był tekst, bo też najbardziej lubimy postaci, jesteśmy z nimi związani. Mogą to być postaci z anime, z, z muzyki, z filmów, nasi bliscy. Nawet my sami możemy być taką postacią, która nam o jakimś skojarzeniu powie, i ja zachęcam, żeby iść w tę stronę. Więc Robert Biedroń. Jaskółka może być tym razem taka trochę bardziej generyczna, zwykła jaskółka, która gdzieś tam mu na ramieniu siedzi i powiedzmy, że kręcą spot polityczny. Tak? Czyli to było przy kolejnej stacji tam, powiedzmy. Etyka nikomachejska. Zamieniliśmy sobie etykę nikomachejską na. Postać nauczycielki etyki od Karoliny, bo skojarzyła sobie nauczycielkę etyki właśnie z taką etyką generyczną, Nico machejska. No to były rebusy, nie? Rebusy, no bo mówię, czy ktoś ci się kojarzy z jakimś Nikodemem czy Niko i Karolina mówi, Niko, taka postać z gry Ori. Mówię, o okej, okay, ciekawe, znowu postać z gry, Karolina lubi grać w gry. E, I faktycznie, Niko jej wszedł w pamięć I ja mówię, to może ten Niko to jeszcze macha na przykład, nie? Żeby było machejskiej, macha machejskiej. No i co? Nauczycielka etyki patrzy w lustro i widzi tam e, tego Niko, który macha, czyli etyka nikomachejska. E, okej, okay. i wtedy wiemy, że jedna jaskółka wiosny nie czyni i tu jest korelacja z etyką nikomachejską, Tak. Idziemy sobie taką chronologią oczywiście, później. E, tutaj też ciekawe, że ktoś założył szkołę e, w, o nazwie Likeon, więc wzięliśmy sobie Likeon rozbicie na like John. E, tak mówię po angielsku trochę pojedziemy, nie? I to jest John Snow, e, to było bodajże Tron, tak? E, który pokazuje gdzieś tam Like, czyli like John. I on tam oglądał jakieś budynki, tak? I, I też sobie skojarzyliśmy te budynki ateńskie, bo to jest szkoła założona w Atenach, tak? Z tym, że. On to sobie ogląda, taki like John, czyli likejum. Mieliśmy też wątek, że Arystoteles odrzucił naukę Platona. Tutaj znowu wykorzystaliśmy powtórnie to samo skojarzenie. Na to trzeba bardzo uważać, żeby nie powtarzać tego zbyt często, bo nam się to wszystko może, jakby to powiedzieć ładnie, rozejść w pamięci, że może nam się to wszystko połączyć w jedno. Tego chcemy unikać. Dbajmy o to, żeby te skojarzenia się zawsze od siebie różniły. A jak już musimy dublować postaci, to raz na jakiś czas. I takim razem na jakiś czas, tutaj się okazał nasz baron, który ponownie odrzucił gdzieś tam na bok psa Pluto, bo Platon Pluto, tak się skojarzył Karolinie z pieskiem Pluto, bo on zjadał kosmetyki z toaletki, bo wtedy mieliśmy jeszcze wątek stacji, która była toaletką, dostać sobie jeszcze wrócimy w kolejnych odcinkach, zadawał pytania, jak powinien żyć człowiek. Ja lubię skojarzenia polityczne, bo politycy zwykle mają barwne osobowości. I kiedyś był taki bardzo popularny mem, jak żyć, panie premierze. Więc wzięliśmy pana premiera Donalda Tuska pod lupę um, i kota Karoliny o ksywce Oreo. I ten kot pytał się premiera, jak żyć. Więc to nam podpowiadało, że Arystoteles zadawał pytanie, jak powinien żyć. Człowiek. Takie skojarzenie tym razem tego typu łańcuchem. Sądził, że do naszej eudaimonii przyczynić mogą się rzeczy, o których nawet nie mamy pojęcia, na przykład takie, które wydarzą się po naszej śmierci. Teraz znowu myślę, co mi się kojarzy ze śmiercią albo czymś takim niematerialnym. No, według mnie, czaszka na przykład. Eee, taka czaszka, która mówi mi o śmierci. Więc symbolizuje mi tą śmierć czaszka, ktoś się znajduje w koszu na śmierć, tym razem tutaj było, tak? Bo to też korelacja ze stacją. No i co? I czaszka nam mówi o tym, że eudaimonia ma też związek z rzeczami niematerialnymi, z takimi na przykład jak śmierć. Po prostu po naszej śmierci coś się też może wydarzyć i mieć wpływ na naszą eudaimonię. Musisz kontrolować swoje emocje. To droga do słusznego postępowania. I tutaj przykład takiego autoskojarzenia. Karolina sama siebie wyobraziła jako skojarzenie. Zepsuła jej się pralka, więc była bardzo zła i postanowiła jako obraz Skontrolować swoje emocje, mówiąc spokojnie, Karolina, to tylko pralka, luz, okej, okay. i kontroluje swoje emocje, i tym obrazem zapamiętujemy, że aby zwiększać tę dajmonię, musimy gdzieś tam kontrolować swoje emocje, bo to jest ta droga słusznego postępowania. I taki ostatni przykład, który wziąłem z naszej sesji, to jest potrzebny nam system prawny, który regulowałby ciemną stronę naszej natury. No, ciemna strona naszej natury, ciemna strona mocy. Ktokolwiek to kiedykolwiek miał styczność z Gwiezdnymi Wojnami, myślę, że od razu ma tutaj skojarzenie do na przykład Lorda Weidera. Lord Weider kojarzy mi się z ciemną stroną mocy. Podsunąłem to Karolinie i powiedziała: że spoko, bo Star Warsy kojarzy. I co może robić ten Lord Vader, żeby przypomniał nam jeszcze o systemie prawnym? No może stukać młotkiem jak Anna Maria Wesołowska na przykład, tak? Ale według mnie może też na przykład czytać kodeks prawny. I wyobrażamy sobie właśnie Lorda Vadera, który taki kodeks prawny czyta. I wtedy sobie myślimy, a co nam jest potrzebne? A, musimy mieć coś, co kontroluje naszą ciemną stronę natury, czyli na przykład system prawny. Bęk, proste. Mam nadzieję, że to wam trochę rozjaśnia to, jak tworzyć skojarzenia. Ja wiem, że to nie jest proste, zwłaszcza na początku. Uwierzcie mi, ja sam miałem z tym problemy. Moje pierwsze pałace były takie, że się też szybko poddawałem. Mówiłem, jak ja to wszystko ogarnę? Ja nie mam takiej wyobraźni. teraz już po tych doświadczeniach wszystkich moich, uwierzcie mi, że to jest bardzo proste. Dwa, trzy słowa łączymy w obrazy, to nam daje potem całość. I bangla. Jest ok. Także życzę Wam powodzenia w tworzeniu własnych skojarzeń i dawajcie znać, czy to na grupie Dobra Pamięć Kru, czy tu w komentarzu, o tym, jak Wam idzie i czy potrzebujecie jakiegoś wsparcia, bo takie wsparcie oczywiście na Was czeka. Jeżeli chodzi o kanał, to pamiętajcie o subskrypcjach, no i łapkach i komentarzach. Każdy Wasz feedback jest mile widziany. Pozdrowienia. Dobra pamięć.